Spotykamy się na pierwszych studenckich targach wolontariatu. Jest to inicjatywa podjęta przez Samorząd Studencki Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Inicjatywa oddolna, bo tak naprawdę to studenci sami dostrzegli, że w toku studiowania brakuje im jeszcze takiego wymiaru praktycznego. Wymiaru, kiedy w kontakcie z organizacjami, z firmami, z różnego rodzaju podmiotami są w stanie nabyć doświadczenia i praktyczny wymiar wiedzy, której nie zdobywają na studiach. Teraz jest taki czas na świecie, kiedy bardzo jest to cenne, kiedy mamy jakieś doświadczenie, które nie jest związane z profitem naszym albo z naszymi pieniędzmi. Myślę, że ludzie teraz bardzo poszukują osób, które chcą po prostu coś zrobić, a nie tylko mieć z tego coś więcej. Ja też zostałam jakby wychowana w takiej kulturze i myślę, że ogólnie wolontariat i robienie coś bez profitu kształtuje w nas taką postawę człowieka, który jest po prostu chętny i po prostu chce coś zrobić. Dlatego ja od zawsze gdzieś szukam możliwości, gdzie mogę wykorzystać swoje talenty, jakieś swoje umiejętności, a też zauważyłam, że właśnie w tych miejscach, kiedy nie robię czegoś dla zysku, tam najwięcej się uczę i tam mam najwięcej z tego, najwięcej zdobywam umiejętności, najwięcej kontaktów, dlatego że ludzie chcą pracować z ludźmi, którzy robią coś za darmo. Więc kocham wolontariat i polecam to każdemu. Wierzę też, że pracodawcy o wiele przychylniej patrzą na takie osoby i chcą mowę częściej nawet je zatrudniać niż tylko takie, które skończyły studia albo nawet jeżeli były na praktyce to 3 miesiące i to płatnej. Jest to wynik współpracy już wolontarystycznej, którą nasza instytucja prowadzi od szeregu lat z Politechniką Opolską, jak również z innymi opolskimi uczelniami. Trzeba te wszystkie inicjatywy scalić w jedną, żeby stworzyć jedną wielką taką organizację, która będzie skupiała wszystkie osoby, które chcą wykorzystać wolontariat jako początek swojej pracy zawodowej, zyskanie doświadczeń, rozwinięcia się, bądź też wyeliminowania ze swoich cech niektórych takich ujemnych. Mówię trochę o egoizmie, lenistwie i innych takich negatywnych, któremu wolontariat może temu przeciwstawić. Wolontariat według nas powinien być tą początkową ścieżką kariery. Od tego powinni studenci zaczynać budować swoją karierę zawodową. Kończąc studia często mamy puste CV po prostu, a ten wolontariat może być uzupełnieniem tego CV. Mamy ładny dyplom, bo mamy na przykład z wyróżnieniem, ale co z tego, jak nie mamy żadnego doświadczenia zawodowego. I właśnie ten wolontariat ma być uzupełnieniem takiego właśnie tego CV.